Szanowni Państwo, pułkownik Sławomir Borychowski. Mam zaszczyt kierować Klubem Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Pomimo trudnej aktualnej sytuacji staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom kulturalnym naszych odbiorców, środowisku wojskowemu i sympatykom. W tej chwili głównie w sposób online. Zachęcam do korzystania z naszej oferty kulturalnej w przyszłości, a tymczasem do zaglądania na naszą stronę internetową i Facebooka. Moi drodzy, nawiązując do Dnia Weterana, składam serdeczne życzenia dla wszystkich weteranów i ich rodzin, siły, wytrwałości na każdy dzień i tego, co najważniejsze, czyli zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Na tę okoliczność żołnierze klubu nagrali swoje wspomnienia z misji zagranicznych, w których uczestniczyli. Zachęcam do ich obejrzenia. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dołączamy się do wszystkich życzeń i podziękowań. Szczególne podziękowania kierujemy dla żołnierzy i pracowników wojska za ich ciężką, pełną poświęcenia służbę dla ojczyzny. Pamiętamy też o tych, którzy pełniąc służbę na misjach zapłacili najwyższą cenę. Cześć ich pamięci. Jednocześnie życzymy wszystkim weteranom dobrego zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów dnia codziennego. Major Grzegorz Szydłowski, zastępca kierownika klubu Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, kierownik działu metodyczno-instruktorskiego. 13. zmiana PKW Afganistan, 2013 rok. Dziękuję. Dołączając się do życzeń pana majora, sugeruję, abyśmy w tym dniu znaleźli chwilkę czasu, by w milczeniu i zadumie wspomnieć wszystkich, którym niestety nie udało się wrócić do macierzystych jednostek. Pamiętajcie, ile wyjazdów, tyle powrotów. Starszy sierżant Sołur, Klub Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, 4. zmiana PKW Afganistan 2008.